Kolba kukurydziana, parawan i Excalibur. Te przedmioty zostały dodane na Narchę 26 lipca podczas eventu wakacyjnego. Wszystkie są naprawdę mocne, ale ja najbardziej chciałem zdobyć Excalibur. Wyróżnia się zaklęciem nałożonym Sharpness 7 oraz możliwością ulepszania enchantu poprzez zabijanie graczy. Ja jeszcze nieświadomy nadchodzącego przedmiotu postanowiłem przygotować się na event, który miał się niebawem zjawić. Następnie odebrałem kita startowego i postanowiłem pójść pokopać surowce na lepsze itemy. Dobra, jestem właśnie na Anarchii i odbierzmy sobie kita startowego. Dobra, mamy tutaj kilof, mięsko. Teraz pójdziemy trochę pokopać. Dziura. O, jest. No, wyjebie się. Dobra, żyje. Po wykopaniu paru staków i sprzedaży zrozumiałem, że muszę wykorzystać inny sposób, dlatego zadzwoniłem po mojego ziomka, który grał kiedyś na Anarchii i miał doświadczenie, po to żebyśmy mieli ułatwiony start. Widzicie, sposobów na zarobek na Anarchii jest wiele, lecz mogą one nie być zbyt dobre, by się wzbogacić. My wybraliśmy do robienia potki, lecz nie te na siłę, tylko na niewidzialność, ponieważ cena ich jest o wiele większa. Jedynym problemem są materiały do tego potrzebne, w tym oczy pająka. Na Anarchii moby pojawiają się naprawdę rzadko. Przez to dostępność z nich itemów jest naprawdę mała. Czekanie na sporą ilość pająków nie miałaby sensu, lecz szybko wpadliśmy na pewien plan. Na mapie są porozmieszczane struktury, w tym spawnery. Problemem jest to, że wyglądają w taki sposób. Nie mają spawnerów, więc jedyną opcją jest szukanie ich na granicach mapy, na przykład w niedostępnej strefie do gryfowania. Tak się składa, że w tym miejscu spawnery są nienaruszone, ponieważ Steve nie może ich zniszczyć przez wspomnianą granicę. By dostać się do takowych, trzeba mieć ogromne szczęście, ponieważ musi być do nich tunel, albo muszą znajdować się naprawdę wysoko. My znaleźliśmy mineshafta, który posiadał nienaruszony spawner trujących pająków. Potem stworzyliśmy małą bazę i zaczęliśmy gotować. Godzinę udało nam się zrobić ponad 9 szalkerów potek i powoli zaczynaliśmy je sprzedawać. Podczas robienia tych czynności na Discordzie Anarchii przyszła wiadomość, na którą długo czekaliśmy. Rozpoczęcie eventu. Miało się zacząć już jutro, dlatego zaczęliśmy kupować wszystkie potrzebne itemy, a w tym czasie opowiem wam, na czym w ogóle on polegał. Event dzielił się na dwie strefy. Zieloną, na której po śmierci nie tracimy itemów, i na żółtą, na której tracimy. Po całej strefie pojawiają się pustynne zombiaki, z których wypadają pradawne zwoje. Te możemy otworzyć albo 200 sztuk wymienić na klucz do skrzyni skarbów, który posiadał Excalibur. Niestety bez rangi, która podwaja drop zwoi z mobów, jest naprawdę ciężko zdobyć klucz do skrzyni. Ale oczywiście nie będę wydawał pieniędzy. Zobacz sklep. Jak mnie bije. Kit? Mam rangę Gevip. Let's go. Po odebraniu rangi poszedłem na nową strefę ją przetestować. Kormex, nie działa mi w ogóle Minecraft. Dobra, dostałem kolejne. Mam chłopie już 12. O ludy, jaka bitka. Dużo, Wiorun bije! Ej, Wiorun, to mój ziomek, nie bij go, proszę! Wiorun! On jest wisiaczku ten... Chyba w dupie, hecz! Cały dajcie! Stopili się odurzyć na bani? Chyba fajerki nie wiem, jaki zwal. Ja go zabiłem. O, właśnie idą we dwójkę. Oj, kurwa, od razu mnie biją. Idę. To oni wiedzą, że jest kurwa. Dobra, ja się z nimi biję, biję się z nimi. 30 sekund, 30 pomóc ci? No z dwójką się biję. Oni też seta nie repali. Skup się na jednym. Ja biorę tego swojego, ty bierz kumbaka. Ja biorę kumbaka. Jak on tam pójdzie, to przy tej skałce nie bij skałki. On uciekł. Dlatego bije skałkę. Pomóż mi, ten z łuku nie strzela. Ale dobra, bij skałkę. Desex idzie tam.
Dobra, tu się zatrzymajmy. To jest skałka Faraona, czyli unikalna struktura na mapie. Po zniszczeniu jej mogą wypaść naprawdę dobre itemy. Zazwyczaj walka przy niej wygląda w taki sposób. Dlatego ten film jest ultra ekstremalny i przez całą noc graliśmy po to, aby zdobyć te oto dwa klucze. Proszę, oby coś dobrego z tych dwóch kluczy. Proszę. Excalibur albo kolba kukurydzy. Proszę. Proszę. Jak ci poleci Excalibur, to ja mogę tamte. Ja mogę zrobić świecę. Świecę robisz? Dobra. Jak ci poleci Excalibur. No, przeleciał tylko. Nie gadaj. Przeleciał się. Oj. Mogę tą klatę od ciebie zaraz odkupić, jak chcesz. Boże, Anna klata 2, serio? Dawaj dalej. Najgorsze co mógł być. Ostatnia. To teraz ci takwa poleci. Teraz proszę, takwa musi. Poleci. Musi coś dobrego. Teraz ci takwa poleci. Sakwa. Ja pierdolę 10 koła. Sakwa, 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 sakwa. A, no, taki zwykły, a na mieczek tak. No może opening nie oddał, ale jeszcze zostało nam sporo zwoi, z których asami zobaczcie. O chłopie. Kluczyk zaraz sobie. No nie. Ty jesteś głupi. Co? Oddaj to. Oddaj to, bo cię zabiję. No zabiję cię no. Po udanym openingu postanowiliśmy się udać na bossa eventu, czyli Faraona. Dobra, no jakiś Raksu przyszedł. On na przykład ten Poxit. Ej dobra, no i co mnie bijesz? Masz miejsce. Wypierdalaj. Jebany snajp. Ja to jest chuj, tam są łucznicy, chłopie. Co za bomby. No kurwa. On mnie z szpifta trafia. No. Patrz, scena mnie no, tak. Ja pierdzielę milimetr i bym spadł. Jezu, boss, co tu się dzieje? Czekam na rogu, Ktoś to widzi? Ja strefa piję. Ja go nawet nie widzę. Jak coś seta lepiej ściągnąć. Wow! O, i teraz bij. Zjebało mnie na dół. Ja tu jestem. Też jestem. Panie, ale mnie na dół zrzuciło! Mam jedno obrażenie. Ja go nawet nie widzę, no! Spadłem. No nie mogę, nie! No po co strzelę z tym okiem, idioto? Już po bossie. Ej, się nie ruchaj! Ja tego bossa nawet nie widziałem, nie? Ej, nie, dobra, chuj im. A ja mu zadałem! Jeba cię, pękła dziwko, jeba! Tak. Boss za dobrze na mnie poszedł, ale od razu po nim odnaleźliśmy fajny biznes. Widzicie, na Anarchii została dodana funkcja kowala, w niej możemy ulepszać swojego seta. Jednym z elementów ulepszania są kwiaty. Dokładnie czosnek i niebieski kwiat. Je możemy pozyskać tylko na biomie kwiecistym i na dodatek pojawiają się one tylko w wybranym miejscu. My po dniu szukania znaleźliśmy to miejsce i zaczęliśmy tam zarabiać. Weź tutaj uzupełnij trawę i dawaj respisz.
Chodź już. Dobra, jest, 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 jest. Okej, okay, ale musimy się dowiedzieć wszystkie miejsca, co się rozpytali. Pomóż mi. No nasz jest najtańszy, czekaj. Gdzieś nie sprzedaję. Dobra, idź tam te szkielety farmić. Jedzie no. Nie mam tamtych home. Nie mam coś jedno. Ja mam home. Też nie tam. Znaczy wiesz, ja ci mogę dać kości i ty już będziesz zbierał te kwiatki. O, właśnie mi się kwiatek sprzedał, nie? Tylko dawaj mi te champery ze szkoły. Dobra. Daj mi później staka, tak. Czekaj sekundę, bo aż tylko rynek. Ile kosztują te wszystkie kwiatki? Się teraz te aliumy sprzedają. Wszystko szło bardzo dobrze. Zarabialiśmy tysiące. Do czasu. Do czasu, kiedy Peter nie wstawił odcinka, w którym polecał ten sposób zarabiania. Przez to cena kwiatków drastycznie spadła. To, co zarobiliśmy, było nasze, ale porzuciliśmy ten pomysł i wróciliśmy na strefę. I uwierzcie mi, ilość walk, ile tam stoczyliśmy, jest niezliczona. Przez ostatnie dni eventu zbieraliśmy pieniądze, aby na sam koniec zrobić tylko to. I teraz klucze. Od najwyższej. Klucze? I za 40 koła, powiadasz? Ja zakryję to, zakryję. Excalibur przeleciał. Sakwa na pół, sakwa na pół. Carmex, zabiję cię. Otwieram jeszcze jeden klucz? Nie, no ty głupi jesteś. No nie, no a na kilo. Chcemy się wyzerować? Daj mi czek. Klikaj, nie patrzę, zamknąłem na maszynę. Elytra przeleciała chyba. Nie! Kormex jeszcze raz. Elytra! Elytra i Excalibur przeleciał, no! Tym razem się uda. Dobra, cicho. Cicho, zmienimy cecha. Cecha 8. Cecha 8. To będzie, mówię ci, szczęśliwe cecha. Cecha 8 i tu leci, leci chłopie. Pod skrzynią skarbów, pod skrzynią skarbów. Nie będę zakrywał teraz, patrzymy. Dobrze. Nie. Nie. Nie.